Cześć kochani, witamy Was po krótkiej przerwie i pokazujemy nowy pomysł. Ostatnio na blogu Ani znalazłam ciekawy pomysł na motylki i rakiety. Próbujemy je dzisiaj zrobić, żeby sprawdzić, czy to będzie świetna zabawa, prawda Damian? Tak. To co, próbujemy. Namalujemy tutaj kształt rakiety. Może być? Nie? A zrobimy sobie dwie rakiety. Tak. Chociaż ta jakaś za duża. Jeszcze raz. Która najlepsza? To ta będzie twoja. Teraz je... Dobrze. To teraz je wycinam, tylko mając złożony papier na pół, będę miała dwie części identyczne. A po co? Żeby ją przykleić do słomki, żebyśmy ją wystrzelili w kosmos. A robimy zawody wtedy, kto leci dalej? Pewnie, że tak. Teraz mamy dwie takie same części. Wystarczy domalować tylko szczegóły. Ale łatwo jest domalować szczegóły. Ty zaraz będziesz malował. Pokolorujesz tą rakietę? Tak. To ty koloruj, proszę. A ja będę wycinać kolejne. Wytnę jeszcze nam po dwa motylki. Maluj rakiety, ja pokoloruję motylki, dobrze? Dobrze. A to raz, dwa, cztery? Tak. Będzie trochę. Możesz zostawić też kawałek białej. Ale raczej będzie łatwo mi je pokolorować. Nasze rakiety i motylki są już gotowe. Chcielibyśmy, aby one były bardziej trwałe, bo takie, wiecie, z papieru to zaraz nam się poniszczą. Dlatego postanowiłam je zalaminować w folii samoprzylepnej, dzięki której od razu je do siebie przykleimy. I to co, Damian? Działamy? Tak. To wkładaj tutaj. A na ile włączysz? Zaraz zobaczymy. I jeszcze jedna. Chcesz wycinać? Nie. Nie? Dobrze, to ja wytnę. Motylki rakiety są już zalaminowane i wycięte. Wystarczy już tylko zrobić osłonkę z kartki zwykłej na słomkę. Zawijamy dookoła. Sklejamy końcówkę. Sklejamy również górną część. Możesz, Damian, przyklejać tutaj motylki do tej, a ja zrobię jeszcze drugą. Motylek. Ładnie, tylko muszę go wczepić. Jeszcze raz. A, spokojnie, o tutaj zobaczko skleimy. Będzie taki z jednym skrzydełkiem, takim dłuższym może być. Tak. To co, ten jest mój z różową słomką, czy odwrotnie? Tak. Jest różową. Dobrze. O, sprawdzamy, czy i dalej poleci? Tak. Mój. Okay. Nie, bo mój. Trzy, cztery. Wygrałam? Jeszcze raz? Tak. Okej. No to sprawdzamy. Trzy, cztery. Kto wygrał? Ja wygrałam!
Jak widzicie, zabawa była fajna. Podobało Ci się, Damian? Tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!